Banki centralne dodały dużo złota do swoich rezerw od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. W ubiegłym roku do skarbców banków centralnych dodano rekordową ilość 1136 ton metalu królewskiego. Jeśli przyjrzymy się danym, to zauważymy, że większość tych zakupów jest dokonywana w dużej mierze przez kraje euroazjatyckie. I nie są to tylko duże kraje, takie jak Rosja, Chiny czy Indie, ale również znacznie mniejsze państwa. W tym materiale przedstawię informacje na temat łącznych zakupów złota dokonywanych przez banki centralne na obszarze Euroazji oraz odpowiem na pytanie, dlaczego banki centralne kupują złoto. Zatem sprawdźmy, ile banki centralne kupiły złota od 2008 roku. Jeśli spojrzymy na zestawienie danych, to zobaczymy, że od 2008 roku to Rosja wykazuje największą aktywność na rynku złota. Praktycznie co miesiąc Bank Centralny Rosji uzupełniał swoje zapasy metalu królewskiego, którego znaczna część pochodziła z krajowego wydobycia. W ten sam sposób Chiny również uzupełniały swoje rezerwy złota w ostatnich latach. We wrześniu 2019 roku Chiny czasowo wstrzymały zakupy złota, jednak zgodnie z oficjalnymi danymi zakupy te zostały wznowione w listopadzie 2022 roku. Indie również ponad dwukrotnie zwiększyły swoje rezerwy złota od czasu kryzysu finansowego. W 2009 roku Indie dokonały jednorazowego zakupu prawie 200 ton złota od MFW, a od 2018 roku systematycznie nabywają kolejne tony złota do swoich rezerw. Skrót MFW oznacza Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli organizację międzynarodową, której celem jest promowanie stabilności finansowej na świecie poprzez współpracę międzynarodową w dziedzinie polityki monetarnej oraz zapewnianie pomocy finansowej krajom znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Tak na marginesie, w razie wątpliwości. W sumie Indie kupiły od czasu kryzysu finansowego 429 ton złota. Pierwszą piątkę uzupełniają Turcja i Kazachstan, które dodały odpowiednio 425 i 282 tony metalu królewskiego do swoich zapasów. A oto lista krajów, które zakupiły również dużo złota do swoich rezerw. Uzbekistan 225 ton, Tajlandia 160 ton, Irak 125 ton, Korea 90 ton, Japonia 80 ton. Poniżej znajduje się przegląd wszystkich krajów euroazjatyckich, które od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku dodały złoto do swoich rezerw. Źródło: Światowa Rada Złota. Jeśli sumujemy wszystkie te liczby, okaże się, że od 2008 roku cały ten region kupił ponad 5000 ton złota. Podczas gdy światowe rezerwy złota banków centralnych wzrosły w tym samym okresie o około 5500 ton. W ostatnich latach to banki centralne z kontynentu euroazjatyckiego kupowały najwięcej złota na świecie. Pierwszy wykres poniżej przedstawia zakupy złota w tych krajach od 2008 roku, a drugi wykres zapewnia wgląd w rozwój całkowitych rezerw złota wszystkich banków centralnych na świecie. Ten wykres wyraźnie pokazuje, że od momentu kryzysu finansowego w 2008 roku kraje zachodnie zaczęły ograniczać sprzedaż złota, podczas gdy kraje wschodnie zaczęły zwiększać zakupy i wycofywać z rynku coraz większą ilość metalu królewskiego. W swoim wcześniejszym filmie Raport Złota za 2022 rok, który opublikowałem 2 tygodnie temu, opisałem, dlaczego banki centralne kupują złoto. Cytuję krótki tekst z filmu. Dla banków centralnych zapasy złota są ważne, ponieważ rezerwy te nie wiążą się z tak zwanym ryzykiem kontrahenta, a co staje się coraz ważniejsze w świecie rosnących niepewności geopolitycznych i sankcji gospodarczych. W ubiegłym roku rezerwy walutowe Rosji zostały zablokowane przez kraje zachodnie, także bank centralny nie mógł wykorzystać połowy swoich rezerw. W tym scenariuszu złoto jest bardzo atrakcyjne, ponieważ nie może być objęte sankcjami. Rozwiniemy jeszcze ten punkt w dalszej części filmu. Poniżej wykres globalne rezerwy złota banków centralnych, źródło: Światowa Rada Złota. Szacunki dotyczące całkowitych pokładów rezerw złota wahają się od 200 tysięcy do 220 tysięcy ton. Z tego 35 495 ton znajduje się obecnie w skarbcach banków centralnych, czyli około 1/6 całego złota znajdującego się obecnie na ziemi. Pozostała część znajduje się głównie w rękach prywatnych i obejmuje biżuterię 46%, złoto inwestycyjne, takie jak złote monety i sztabki 22% oraz inne ozdoby i figurki. Metal królewski jest również obecny w wielu urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, telefony, w komputerach. W niektórych modelach komputerów znajduje się znaczna ilość złota, głównie w połączeniach i stykach,
w telewizorach, głównie w połączeniach, stykach oraz w kondensatorach oraz w konsolach do gier, a następnie w aparatach fotograficznych. I tutaj ciekawostka. W niektórych modelach, które wykorzystują tak zwane połączenia złotowe, ilość ta może być znacząca. I z tych urządzeń złoto można wielokrotnie recyklingować. Te dwie ostatnie kategorie dotyczą recyklingu i odzysku złota i odpowiadają łącznie za około 15% całkowitej podaży złota. Podsumowując, poprzez duże zakupy złota przez banki centralne możemy stwierdzić, że kraje euroazjatyckie są bardzo aktywne na rynku złota od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku. Rosja, Chiny i Indie są największymi nabywcami, a Turcja, Kazachstan i Uzbekistan również zaczynają zwiększać swoje rezerwy złota. W sumie ten region kupił ponad 5000 ton złota, a większość zakupów złota przez banki centralne na świecie pochodziły z kontynentu euroazjatyckiego. Odpowiadając na pytanie, dlaczego banki centralne kupują złoto? Po pierwsze, banki centralne często decydują się na zakupy złota jako formy dywersyfikacji swoich rezerw walutowych. Złoto jest uważane za bezpieczną przystań w czasach niepewności na rynkach finansowych i może służyć jako zabezpieczenie. Po drugie, warto zwrócić uwagę na to, że wzrost zapotrzebowania na złoto przez banki centralne może wpłynąć na cenę tego metalu na rynku światowym. Zakupy w dużych ilościach przez kraje takie jak Rosja czy Chiny mogą wpłynąć na globalne ceny złota i doprowadzić do wzrostu popytu na ten surowiec. Po trzecie, rezerwy złota nie wiążą się z tak zwanym ryzykiem kontrahenta, co staje się coraz ważniejsze w świecie z rosnącymi napięciami geopolitycznymi i sankcjami gospodarczymi. Po czwarte, złoto jest bardziej atrakcyjne, ponieważ nie może być łatwo zablokowane lub skonfiskowane, jak na przykład rezerwy walutowe. Po piąte, posiadanie rezerw złota może wpłynąć na wizerunek kraju jako stabilnego i bezpiecznego miejsca inwestycyjnego, co z kolei przyciąga inwestorów i może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu. Po szóste, posiadanie rezerw złota może przyczynić się do redukcji ryzyka inflacyjnego. Złoto jest uważane za jedną z najlepszych form ochrony przed inflacją, ponieważ jego wartość historycznie zawsze rosła wraz z poziomem inflacji. Dlatego posiadanie znacznych ilości złota w rezerwach banku centralnego może pomóc w zabezpieczeniu kraju przed wysoką inflacją, co jest szczególnie ważne w przypadku krajów, w których inflacja jest problemem. Po siódme, złoto jest również bardziej atrakcyjne w porównaniu do innych form oszczędzania, takich jak lokaty bankowe czy obligacje, ponieważ nie podlega takim samym ryzykom związanym z inflacją i zmiennością rynków finansowych. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda sytuacja. Banki centralne z Euroazji zakupiły najwięcej złota w okresie 2008 do 2022. Przygotowanie tego materiału zajęło mi naprawdę bardzo dużo czasu. Będę wdzięczny za łapkę pod filmem, komentarz i subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Postaram się raz w tygodniu wrzucać na kanał właśnie taką tematykę o złocie czy też srebrze. Zachęcam wszystkie osoby do dyskusji w sekcji komentarzy. Warto jest dzielić się swoimi spostrzeżeniami, warto jest pytać. Nie tylko ja odpowiadam na te pytania, ale też przyłączają się inne osoby do dyskusji, tak więc naprawdę zapraszam wszystkich serdecznie do dyskusji. Zapraszam też wszystkie nowe osoby na Srebrną Stronę Księżyca. Jest to elitarna grupa Silver Stackerów założona na Discord. Zaproszenie i link oczywiście w opisie filmu. W kolejnych odcinkach pojawią się naprawdę bardzo fajne monety Super Premium, tak więc zapraszam już wszystkich serdecznie, a na tą chwilę bardzo Wam wszystkim dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!